Mówię o tym otwarcie i szczerze. Lewicowość to sposób myślenia o życiu, o ludziach, o Polsce. Polityka to służba ludziom. Polityka to ideały i wierzę, że na tej sali nie trzeba nikogo tego przekonywać. Kampania samorządowa jest niezwykle ważna, bardzo ważna, dlatego że jest najbliżej ludzi. Obiecuję wam, ja i kandydat na prezydenta pomożemy wam w tej kampanii wyborczej. Będziemy w każdym miejscu, w każdym powiecie i w każdym województwie razem z wami właśnie w tej kampanii wyborczej. Ta kampania w końcu będzie uczciwa, bo nie ma już blokowania list. W tej kampanii będzie liczył się człowiek i będzie się liczył jego program. Czas, by rządzenie oznaczało służbę i my to musimy powiedzieć i my musimy Polaków do tego przekonać. Przeciwstawieniem dla prawicowej arogancji i buty musi być nasza polityka otwarcia i szacunku. Prawica mówi tak, przypadkowe społeczeństwo. My mówimy Polacy, wielki i mądry naród. Przez minione lata lewica dobrze służyła Polsce. Za każdym razem nasze rządy przypadały na trudny okres. Wyciągaliśmy kraj z masowego bezrobocia, spadku gospodarczego, przeprowadzaliśmy reformy. Wy samorządowcy, tu zgromadzeni na tej sali i w całej Polsce, lewicowi samorządowcy, pokazujecie właśnie tą wizję uprawiania polityki codziennie. Zielona Góra, Janusz Kubicki buduje przedszkola i szkoły. Dla dzieci buduje basen. W Świnoujściu prezydent Janusz Żmurkiewicz wybudował miejski szpital, nowoczesny szpital dla swoich mieszkańców swojego miasta. W Rzeszowie Tadeusz Ferenc mówi, internet jest dla ludzi. W Dąbrowie Górniczej Zbyszek Podraza ma najwięcej inwestycji od 100 lat. I koleżanki i koledzy, mógłbym tak wymieniać naszych samorządowców jeszcze przez co najmniej godzinę. Każdy z nas wie, jak oni dużo robią dla swojej ojczyzny. Nasza wizja państwa jest jasna. Nasza propozycja jest bardzo czytelna. Wzrost gospodarczy musi służyć ludziom, wszystkim ludziom, a nie najbogatszym. Potrzebujemy nowej Polski socjalnej. Zamiast pseudobecikowego musi być cały system pomocy rodzinie. Tej najbardziej potrzebującej, tej najbiedniejszej. Płaca minimalna powinna wynosić 50% średniego wynagrodzenia, tak samo jak najniższa renta i emerytura. Państwo musi pomagać ludziom, a nie bankom. Banki są dla ludzi, nie dla bankierów. A mówię tylko dlatego o tym, że w wielu partiach właśnie bankierzy odgrywają kluczowe role polityczne. Spójrzmy na pokolenie młodych ludzi. Pokolenie młodych ludzi, które wyznacza dziś tempo na rynku pracy. Coraz gorzej znosi wyścig, ten kapitalistyczny wyścig. Kapitalistyczny wyścig szczurów. Ścigają się, bo goni ich pracodawca, bo tnie koszty, bo coraz więcej wymaga i grozi, wyrzucę ciebie, wezmę kogoś innego. Ścigają ich banki, bo na swoje wymarzone mieszkanie musieli zaciągnąć wielki kredyt. Są dzisiaj ci młodzi ludzie przerażeni, bo za chwilę mogą stracić wszystko. I tu właśnie państwo musi zareagować. I tu właśnie SLD przygotuje naszą wizję pomocy młodym ludziom. Mówimy dużo o edukacji, mówimy dużo o nauce. Tak, to są kluczowe elementy. Potrzebujemy dziś realnych rozwiązań dla polskiej nauki. Każda zainwestowana w naukę złotówka zwróci nam się wielokrotnie. Potrzebne są rozwiązania systemowe, tak aby nałożyć na państwo właśnie wzrost wydatków za naukę. Potrzebujemy dziś kształcenia dostosowanego do oczekiwań rynku pracy, aby nie kształcić bezrobotnych. Potrzebujemy, i to zrobimy jako lewica, zbudujemy ośrodki badawcze, zmienimy naszą gospodarkę wzorem Skandynawii, bo na najlepszych trzeba się wzorować. Ale żeby to wszystko się udało, Polacy muszą mieć poczucie bezpieczeństwa, szczególnie jeżeli chodzi o nasze zdrowie. Polacy muszą wiedzieć, że jeżeli zachorują, to w każdej chwili dostaną się do lekarza. My musimy obiecać Polakom, że jak będziemy rządzić, to kolejka do specjalisty będzie góra 2 tygodnie, a nie kilkanaście miesięcy. Musimy powiedzieć Polakom, i to mówimy dzisiaj głośno tu z tej sali, że
to państwo musi refundować skomplikowane operacje, trudne zabiegi. To jest właśnie lewicowe spojrzenie na służbę zdrowia, a nie prywatyzacja szpitali. Wolność, otwartość, tolerancja to fundamenty współczesnego, nowoczesnego państwa. Wolność od dyskryminacji ze względu na orientację seksualną nie jest wyposażeniem dodatkowym, ale niezbywalnym prawem. Liberalizacja ustawy antyaborcyjnej, świadome macierzyństwo, refundacja in vitro i środków antykoncepcyjnych, wychowanie seksualne w szkole, tu kompromisów nie będzie. Do dziś płacimy cenę za uległość sprzed lat, za brak konsekwencji i odwagi na tym polu. Tego chcą Polacy. Będzie tak niezależnie od sprzeciwu, szczególnie tych wypowiedzi skrajnej prawicy. Zobaczcie, kto dzisiaj najbardziej atakuje mniejszości seksualne. Ci, którzy mają pełne usta frazesów, ale frazesów o miłości. Oni są dzisiaj najbardziej nienawistni. Koleżanki, koledzy, przyjęliśmy dzisiaj porządek obrad. Za chwilę przystąpimy do wyboru naszego kandydata na prezydenta. Nie wybieramy jedynie najlepszego spośród nas, by kandydował na najwyższy urząd w państwie. Wybieramy kandydata na prezydenta, który przedstawi naszą lewicową, obywatelską wizję pełnienia tej zaszczytnej funkcji w państwie. Sojusz Lewicy Demokratycznej jako pierwsza licząca się siła polityczna przedstawi swojego kandydata. Nie zrobiła tego zapatrzona w sondaże Platforma Obywatelska i nie zrobił tego PiS, który boi się rozpadu. Zresztą zobaczcie, co oni mają do zaproponowania oprócz imienia i nazwiska na karcie wyborczej i uśmiechniętej twarzy na billboardzie. To my w ciągu ostatnich kilku miesięcy dyskutowaliśmy o tym, jaka ma być prezydentura. Przeprowadziliśmy bardzo wiele rozmów. Zastanawialiśmy się nad naszą strategią polityczną w nadchodzącym roku. Kiedy zgłosić swojego kandydata? Były wątpliwości. Wiem, że niektórzy z was objawiali się, że jak wystawimy kandydata jako pierwsi, to za wcześnie. Ale jesteśmy przeciwni filozofii czekania. Chcę, aby Sojusz Lewicy Demokratycznej działał i podejmował decyzje. Inicjował, a nie czekał. Mamy nie tylko ambicje, ale i prawo i obowiązek narzucać nasze reguły gry. Musimy kreować sytuację polityczną. Dziś, wysuwając naszego kandydata na prezydenta, chcemy jednocześnie narzucić przeciwnikom politycznym naszą wizję prezydentury. Przede wszystkim prezydent musi łączyć, a nie dzielić. Potrzebny więc jest prezydent, który rozumie ludzi, który potrafi z nimi współdziałać i potrafi wznieść się ponad własne uprzedzenia. Nie chcemy prezydenta, który dzieli Polaków na lepszych i na gorszych ze względu na ich wyznanie czy poglądy polityczne. Potrzebujemy prezydenta, który będzie strażnikiem konstytucji, bo konstytucja nie może być martwym prawem. Przyjaciele, politycy prawicy tak rzadko zaglądają do konstytucji. Być może drażni ich to, że ten doniosły dokument, najważniejszy dokument, przygotowali ludzie siedzący na tej sali, że to dzięki lewicowym, odpowiedzialnym politykom mamy właśnie konstytucję. Ale gdyby ci politycy zajrzeli do konstytucji. Mam tu ją przed sobą, pamiętacie tą książeczkę sprzed 12 lat, otrzymaliśmy ją wszędzie, wszyscy. Artykuł 126 mówi, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej czuwa nad przestrzeganiem konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium.